Każdy z nas choć raz zrobił coś, co z perspektywy czasu wydaje się kompletnie nierozsądne. Czasem była to decyzja, która mogła mieć długofalowe skutki, wpływające na wiele kolejnych lat naszego życia. Co mam na myśli? Na przykład zaciągnięcie kredytu, którego spłata w terminie była od początku nierealna, nieplanowane rodzicielstwo w wieku 19 lat, czy toksyczny związek z osobą manipulującą i uzależniającą. Takich sytuacji można by wymieniać w nieskończoność. Z wiekiem nasze błędy są jednak coraz bardziej kosztowne, zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Mówię o tym z własnego doświadczenia, sam popełniłem kilka poważnych życiowych błędów. Wiele z nich wciąż odbija się na moim życiu. W wieku 22 czy 24 lat podjąłem decyzje, które wciąż mają wpływ na moją codzienność. Dziś, mając 33 lata, nadal odczuwam ich konsekwencje. Były to między innymi fatalne wybory finansowe związane z pierwszą działalnością gospodarczą czy toksyczne relacje, które wymagały długiego czasu na odbudowę emocjonalną i powrót do równowagi psychicznej. Te doświadczenia doprowadziły mnie do momentu refleksji. Na 27 urodziny postanowiłem wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Dlatego zebrałem 10 rzeczy, które warto przestać robić po 20. Moim celem jest pomóc Ci unikać błędów, które sam popełniłem, abyś w przyszłości mógł lub mogła dokonywać lepszych wyborów. Pierwsza rzecz – przestań usprawiedliwiać swoje działania wiekiem. W momencie, gdy kończysz szkołę średnią i stajesz się pełnoletni, przejmujesz odpowiedzialność za swoje decyzje. Niestety, wiele osób w wieku 20 lat traktuje ten czas jako przedłużenie młodości, czas na wyszumienie się przed wejściem w dorosłość. Tymczasem każde 5 lat stracone na unikaniu odpowiedzialności może cię kosztować znacznie więcej, niż się spodziewasz. Zamiast tłumaczyć swoje lenistwo czy brak zaangażowania wiekiem, zacznij działać. Ludzie w twoim wieku osiągają niesamowite rzeczy nie dlatego, że mają więcej czasu, ale dlatego, że wykorzystują go mądrze. Druga rzecz, przestań obwiniać swoich rodziców. Twoje dzieciństwo mogło być dalekie od ideału. Może nie otrzymałeś wsparcia, którego potrzebowałeś, może czułeś się niedoceniany. Ale nadszedł czas, by odciąć się od przeszłości. Rozliczanie rodziców za błędy wychowawcze nie poprawi twojej sytuacji. Pamiętaj, że twoi rodzice działali w granicach swoich możliwości i doświadczeń. Teraz to ty decydujesz, jak poradzisz sobie z trudnościami, które wyniosłeś z dzieciństwa. Trzecia rzecz, skończ z niezdrowym stylem życia. Brak dbałości o dietę czy regularny ruch w młodym wieku może odbić się na twoim zdrowiu szybciej, niż się spodziewasz. Złe nawyki żywieniowe oraz brak aktywności fizycznej często prowadzą do problemów, które trudno będzie naprawić później. Traktuj swoje ciało jak dobrze zaprojektowaną maszynę, dostarczaj mu wartościowego paliwa, aby służyło ci przez wiele lat. Czwarta rzecz, przestań imprezować bez umiaru. To, że masz 20 lat, nie oznacza, że musisz wykorzystywać każdą okazję do hucznej zabawy. Niekończące się imprezy mogą nie tylko negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie, ale także zrujnować twoją przyszłość zawodową i osobistą. Prawdziwa dorosłość polega na balansie między zabawą a odpowiedzialnością. Każda z tych zmian może wydawać się trudna na początku, ale jest to krok w stronę stabilności i spełnienia. Twój wiek nie jest usprawiedliwieniem, twoje dzieciństwo nie musi być ciężarem, a twoje życie może być pełne dobrych wyborów, wystarczy zacząć działać świadomie już teraz.